16 konkurencji, 10 reprezentacji rodzajów sił zbrojnych i po raz piąty pierwsze miejsce dla jednostek z południa Polski, tworzących grupę pierwszą. To właśnie tym wszystkim, którzy zapracowali na to, że po raz kolejny udało się obronić pozycję lidera, gratulował i dziękował dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Podczas twardej, to należy podkreślić, twardej rywalizacji, jako reprezentacja zdobyliśmy 5-krotnie złoty laur, 4-krotnie podnosiliśmy w górę zasłużone srebro i raz brąz. Zmagając się z pozostałymi wojskowymi reprezentacjami sportowymi, zdobyliśmy ponad 38 miejsc medalowych, w tym 18 razy nasi zawodnicy stanęli na najwyższym poziomie. W skład zwycięskiej grupy oprócz oddziałów 11 Lubuskiej Dywizji wchodzi 6 Brygada Powietrzno-Desantowa z Krakowa, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, a także 1 Pułk Saperów z Brzegu, 5 Pułk Chemiczny z Tarnowskich Gór oraz Komendy Poligonów Żagań i Wędrzyn. Żołnierze z pierwszej grupy okazali się najlepsi w Polsce na ośrodku sprawności fizycznej, w pływaniu, w piłce siatkowej, w biegach na orientację, a także w narciarstwie klasycznym, a w większości pozostałych konkurencji byli w ścisłej czołówce. Zgromadzeni w sali forum mogli poznać sylwetki 10 najlepszych sportowców reprezentacji dowództwa generalnego grupy pierwszej, wśród których na pierwszym miejscu znalazł się podporucznik Marcin Kołoszuk z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska. Nie wiem, jak to zrobił podporucznik Marcin Kołoszuk. Marcin, wstań, bo to jest powód do dumy. Ja nie wiem, czy ja dobrze przeczytam ten wynik, bo ja w OSF też biegałem, ale z takiego czasu 45,51. To jest sekund, tak? Takiego czasu ja nigdy nie osiągnąłem. To jest powód rzeczywiście do dumy. Szanowni Państwo, nagrodźmy osiągnięcia tego zawodnika. Na drugiej pozycji najskuteczniejszych zawodników uplasowała się szeregowy Natalia Szczęsnowicz z 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Tuż za nią starszy chorąży Mariusz Plesiński, także ze Świętoszowa. Jest też i bolesławiecki akcent. 4 miejsce zajął szeregowy Wiktor Łodyga z 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca. Wśród 10 najlepszych znaleźli się też Marcin Chorbacz, Paulina Nożewska, Kamil Makoś, Szymon Krawczyk, a także Michał Kalata i Dominik Gałązka. Za ten wyjątkowy trud, bo zwyciężyć można raz, dwa, trzy. 4 budzi zaskoczenie. 5 raz budzi zdumienie i niedowierzanie. Natomiast jeżeli Państwo powtórzycie ten sukces w kolejnych latach, no to chwała wam. Łącznie żołnierze z pierwszej grupy zdobyli 38 medali, w tym 18 złotych, 9 srebrnych i 11 brązowych. Dziękuję za to, co zrobiliście, proszę o jeszcze, mówił dowódca 11 Lubuskiej Dywizji, przedstawiając majora Sebastiana Krasonia. I to jest człowiek, który zawsze motywuje mnie do pracy. Zawsze odwiedza moją kancelarię. Dowódco, tego zawodnika musimy wyznaczyć. Pomimo ćwiczeń, pomimo szkoleń i rozpoczyna się proces jak gdyby łatania gdzieś tam dziury, zabezpieczenia wszelkiego rodzaju ćwiczeń i rywalizacji sportowej. Ale tak naprawdę motorem tego wszystkiego, motorem tych wszystkich dotychczasowych miejsc jest właśnie Sebastian i dziś za to tobie serdecznie dziękuję. Doceniono także wysiłek trenerów. Wśród ocenionych najwyżej selekcjonerów znaleźli się podporucznik Krzysztof Wróbel, chorąży Bogusław Paterek, starszy szeregowy Adrian Milczarek, szeregowy Paweł Golinowski, wszyscy ze Świętoszowskiej Brygady. Artystyczną okrasą tegorocznej gali sportu były występy zespołów wokalnych i tanecznych.